Witam. Za chwilę film. Teraz kilka zdjęć związanych z tematem kamery. A w międzyczasie postaram się odpowiedzieć na często zadawane pytanie powiązane z tematem elektroniki. Zadajecie takie pytanie, czy z tego da się wyżyć? No cóż, nie jestem w tym temacie już od kilkunastu lat i trudno jest mi ocenić jednoznacznie, ale spróbuję przedstawić temat w nieco inny sposób. Powiem może tak. Przykładem jednego z kilkudziesięciu takich urządzeń, które wykonałem, to jest właśnie kamera, taśmowa kamera pogłosowa. Pierwsza opracowana została na zamówienie, to był rok około 1979, no i tak się zaczęło. Wszystko wykonywałem i składałem samodzielnie. Montowałem jakieś 4 sztuki miesięcznie. Zarobek z samych kamer, a wykonywałem jeszcze dużo innych rzeczy, teraz jest takie modne określenie godnie żyć. No dało się za to godnie żyć. Wykonanie w tej chwili takiej kamery, oczywiście profesjonalnie, teraz wszystko jest, macie wałki, macie wszystko, można sobie sprowadzić. Nie wiem, czy byłoby dużo tańsze. Myślę, że nawet byłoby droższe. No tak. I tu niektórzy eksperci zaraz się odezwą. Powiedzą, że to nie są czasy PRL-u, że w dzisiejszych czasach rozwiązanie to jest już przestarzałe. Dziś to kilka kości lub procesor. No i właśnie tak można myśleć. Ale myślę, że właśnie tak myślą snoby, które nigdy nie słyszały brzmienia z takiej kamery i nie słyszeli jakiegoś porządnego wzmacniacza lampowego, nie słuchali płyt winylowych, a jedynym ich wzorcem to jest MP3. Zresztą to nie są czasy, by kogokolwiek przekonywać. I tak każdy wie swoje. No, po dwuletnim temacie z kamerami montowałem już zupełnie coś innego. No, ale to już temat na kanał płatny. Dobrze, zapraszam na film. Czyli tak, w oryginale kamera wygląda w ten sposób. Kamera ma prawie 40 lat. Ja ją tu troszeczkę odnowiłem. Naprawiłem w tej chwili napęd. Jeszcze została mi elektronika, bo jak wiecie, zawsze coś się wyjmuje, coś jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze mam takie drugie panele aluminiowe do następnej kamery. To jest to, gdzie chodzi taśma. To jest front panel, a to jest osłona taka plastikowa. Taka sama osłona plastikowa jest tu, w tym miejscu, widzicie. O, ona jest podnoszona. O, można ją po prostu podnosić, opuszczać tak, żeby nie uszkodzić po prostu całego mechanizmu. I może zobaczcie, to jest o wygląd kamery w ten sposób. Czyli tak jak powiedziałem, kamera była wykonana z aluminium. Wskaźnik, tu jest czułość głównego wejścia, tu jest automat, można przełączyć na automat, wtedy nie działa ten po prostu ten regulator, tu jest echo, czyli wtedy chodzą wszystkie trzy, tu sobie można każdą z głowic ustawić indywidualnie, tu macie głowicę nagrywającą, głowicę kasującą i trzy głowice odtwarzające. Ja zresztą uruchomię, zobaczycie jak to chodzi. Tu są wyjścia, tu jest wejście normalne i na mikrofon. Kamera posiadała dwa niezależne zasilania. Jedno na silnik 9V, drugie 35V zasilanie elektroniki. Czyli sieć, stop silnika i start. I tu były jeszcze takie bajery. Jak złożę elektronikę, znaczy jak złożę, jak uruchomię elektronikę, ja Wam to wszystko po prostu pokażę, jak to chodzi. Teraz może podłączymy kamerę, czyli podłączymy układ napędowy, który naprawiłem i pokażę Wam, jak to chodzi. Nie pokazuję Wam tego ze względu, żeby się coś chwalić i tego, to jest już ostatni egzemplarz i może komuś go po prostu eksmituje do kogoś. O, może w ten sposób powiedzmy. Dobrze. Zaczniemy uruchamiać napęd. Wyciskam stop.
Czyli kamera już ruszyła. Zobaczcie, taśma już idzie. Ja tu dałem taki paseczek. Jest to najprostszy układ napędowy, bez żadnego wałka, docisku. To jest w ogóle niepotrzebne. Widzicie, taśma teraz idzie wolniej. Jak wezmę, zwiększę szybkość. O! Taśma idzie prędzej. Jest, tu są jeszcze regulacje bajerów i całość jest, całość, cały efekt robiony jest prędkością po prostu silnika. O, widzicie, można to zwolnić dotąd. Może ja zbliżę. Kamera chodzi praktycznie bezgłośnie i zobaczcie, dopiero jak zwiększę szybkość. O. Tu możecie zobaczyć wałek prowadzący taśmę główny, czyli on przemieszcza. To jest wykorzystane z czegoś takiego, z MK120 bodajże. Głowice wykorzystane są od magnetofonu tranzystorowego ZK120. Tak samo część elektroniki. Później wszystko przerobiłem na po prostu swoje. Zaraz pokażę Wam, jak wygląda elektronika. Tak wygląda elektronika. Płytki i cały montaż robiony był przeze mnie. Płyta zasilacza i generatora podkładu. Tu są wzmacniacze. Wszędzie są numery, bo tego trochę było. O, widzicie, tu może zbliżę. O, widzicie, tu jest numer. Jest Saki, która wersja szósta, bo trochę tego było, i tu na drugiej płycie będzie musiało być też, o, tu w tym miejscu to na przykład jest, już moment, czyli podjadę, o, też numer i tak dalej. Dobrze, pokażę Wam dalej. Tu w tym miejscu widzicie silnik, tu jest koło zamachowe, no na razie tego nie widać. Pokażę Wam elektronikę. No wiecie, to były lata 80., żeby to mi nie upadło, już moment. Przelecimy w tą stronę. O, będzie można sobie zobaczyć, jak wygląda elektronika. To wygląda w ten sposób. Czyli tak, może zaczniemy tak. Tu jest automatyka nagrywania. Tu widzicie generator podkładu. Dwa zasilacze, oddzielne dwa zasilacze. No jeszcze raz mówię, to było 40 lat temu robione. Tu jest trzy przedwzmacniacze do każdej z głowic. Separator i tu są bajery, to można było sobie po prostu wyregulować na tym kompleksie, co się chciało, jak się chciało. Dla zainteresowanych będzie można to obejrzeć w całości, jak to działa, jak to jest zrobione, na kanale czwartym. No, myślę na razie z tym kanałem czwartym zobaczymy. Na razie segreguję wszystkich. Dobrze. Będzie troszkę więcej filmów. Ja już swoje prace pokończyłem. W odróżnieniu od niektórych, ja pracuję w zimie, w lecie mam długie wakacje. Także będą nadajniki, tak jak chcieliście, wykrywacze, troszki z pomierników, no takie różne dziwne rzeczy. No, spotkamy się niebawem. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.